Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię dzisiaj Wam partię, którą rozegrał Fabiano Caruana, aktualny wicemistrz świata, z naszym rodakiem Janem Krzysztofem Dudą, najlepszym polskim szachistą obecnym. Moi drodzy, ta partia była rozegrana w internecie, online. Panowie grali tempem 5 minut plus 1 sekunda na zawodnika w turnieju Speed Chess Championship. I tutaj właśnie ten mecz był rozgrywany pomiędzy Caruaną a Dudą. Jedna z piękniejszych partii tego meczu, przedstawiam Wam, moi drodzy, i jedziemy. Caruana rozpoczął ruchem e4, Janek odpowiedział c5, skoczek na f3, posunięcie d6, d4, widzimy, mamy obronę sycylijską, jeszcze nie wiemy, jaki dokładnie wariant powstanie. Tutaj po ruchu oczywiście d4 trzeba wybijać praktycznie zawsze. Zdarzało się tam, że grali też skoczek f6, jest taki wariant, no ale to już nie ta historia, moi drodzy. Po biciu na d4 następuje teraz skoczek na f6, rzecz jasna, z atakiem na pionka. Skoczek na c3 i posunięcie a6 zagrał Janek. I teraz widzimy ewidentnie, że mamy do czynienia z wariantem Najdorfa, czyli takim wariantem najbardziej, może powiedzmy, popularny, najbardziej trudny, najbardziej skomplikowany, gdzie się pojawia cała masa różnych fajnych wariantów, trudnych zarazem, ale dla ambitnych ludzi oczywiście, moi drodzy, polecam. Sam go nie gram, ale zamierzam, tutaj nie ma co tego ukrywać, niech się ludzie przygotowują. Moi drodzy, po ruchu A6 Caruana zagrał takie nietypowe posunięcie. Przyznam szczerze, że widzę ten ruch pierwszy raz i tak się zastanawiam, czy ten ruch, mianowicie H4, czy ten ruch nie jest takim lekkim zaskoczeniem na Dudę lub też takim ruchem, który zagrywa Alfa Zero? Może najlepsi szachiści na świecie tutaj właśnie z tym programem mają do czynienia w jakimś stopniu i takie ruchy tutaj mogą być groźne, bo taki ruch na logikę wydaje się słabym posunięciem, no bo puszcza pole G4 poniekąd. Generalnie, no wiadomo, chodzi tutaj o łapanie przestrzeni i atakowanie ewentualnie tego króla, który i tak może zrobić krótką roszadę lub zostać w centrum, no ale taki ruch może być niewygodny, ale z drugiej strony nie wierzę w takie posunięcia. To jest moje zdanie, może jeszcze jestem za słabym szachistą, żeby tak uważać, ale na razie tak uważam. Nie wierzę w takie posunięcia, mimo że zagrał to mistrz świata. Dobrze, moi drodzy, Janek odpowiedział tutaj dosyć logicznie i dosyć standardowo, tak jak należy odpowiedzieć. Jeżeli nas atakują na skrzydle, należy odpowiedzieć w centrum. No i tak się dzieje. Posunięcie e5 ze strony Janka. Skoczek na b3 również standardowo. Tam można odejść skoczkiem na e2, na g3. Pewnie też można na f3. No cóż, jest na b3 ruch również dobry. I goniec na e6. I ta pozycja czarnymi mi się niezwykle podoba. No, gra jest, myślę, że dosyć prosta, jeśli chodzi o rozwój figur. No ale cóż, tutaj wicemistrz świata Caruana przede wszystkim nie odpuszcza i gra najlepsze ruchy, które są prawdopodobnie w teorii zapisane, posunięcie F4. No i teraz tak, jak widzę ten ruch H4 i widzę ruch F4, no to tak troszkę nie wierzę w to, że tutaj białe są dobre, ponieważ przede wszystkim ruch, znaczy nie ruch, tylko pole G4 jest takie słabe. Tutaj się prosi, żeby skoczkiem prędzej czy później wskoczyć lub gońcem zagrać od razu stępem. No ale widocznie taka jest teraz teoria. Ja pierwszy raz się z tym spotykam, może to już było grane kiedyś, nie wiem. No i tutaj, moi drodzy, jak zareagować? No są takie w zasadzie dwie opcje, albo G6, ale ten ruch już mi się za bardzo G6 tak nie podoba, bo jakiś F5 w przyszłości wchodzi, H5 jest to, G6 może być taką pożywką właśnie na te dwa ruchy. A następne posunięcie drugie, no to jest bicie po prostu tego pionka i ten ruch dla mnie, tak osobiście, wygląda o wiele lepiej. No, bije goniec oczywiście. No, ktoś by powiedział, no ale zostaje mi tutaj słaby pionek na D6. No, moi drodzy, no zostaje ten słaby pionek na D6, ale również białe mają izolowanego pionka na E4 i teraz pomyślmy sobie trochę do przodu, 2-3 ruchy, bo jakbyśmy na przykład zagrali zaraz skoczkiem na C6 i wskoczyli na E5, no to jest opcja zablokowania ładnie tutaj tego centrum, a goniec E6 stoi fantastycznie, broniąc też D5, goniec E7, roszada, no i myślę, że świetnie, tym bardziej, że pionki wysunięte są bardziej u białych w tym momencie, a dochodząc na przykład do końcówki, no to w ten sposób czarne mają lepiej, jak te pionki są bardziej wysunięte. Moi drodzy, dobrze, partia przebiegała następująco, dalej następująco, moi drodzy, skoczek na C6 ze strony Janka Krzysztofa Dudy,
Hetman D2 zagrał tutaj Karuana, no i ku mojemu zaskoczeniu, ale to jest też, myślę, teoria, tutaj Janek był wyśmienicie przygotowany w tym wariancie, to dało się zauważyć podczas oglądania tego meczu, mianowicie jeżeli w sycylijskiej mamy możliwość zagrania ruchu D5, to trzeba ten ruch zagrać, tak też się dzieje, ruch D5. No cóż, jeżeli teorii byśmy nie znali, nie znalibyśmy tutaj posunięć, no to ruch odważny, no tutaj oczywiście można, co by na przykład było po biciu. Sprawdźmy, jeżeli nastąpiłoby bicie, no to skoczek by oczywiście ładnie odbił, skoczek odbił i teraz bardzo ważna rzecz, nie bijemy gońcem, bo tutaj nastąpi długa roszada i możemy mieć problemy na tej linii, więc trzeba odbić od razu hetmanem. Myślę, że tutaj nawet jak teraz białe zrobiłyby roszadę, no to wymiana hetmanów, wieża D8, po prostu czarne przechodzą do bardzo równej końcówki, co jest sukcesem czarnych tak naprawdę w tym momencie, no ale po na przykład po roszadzie, przepraszam, nie po roszadzie, tylko po wybiciu tutaj, Szachuś, wybijaj na D5, goniec bije na D5, po roszadzie długiej również roszada ze strony Janka mogłaby nastąpić. I teraz widzimy bardzo fajną rzecz. Ten skoczek za bardzo nie ma gry, bo ani na C5, ani na A5, no na D4 generalnie może, ale tu już widzimy, że jest też kontrola. No a goniec kontroluje pole G2 i tak ciężko wyjść tym gońcem. Tak można powiedzieć, że pozycja jest równa, ale taką malutką jakby inicjatywę przejmują tutaj czarne. Takie mam małe odczucie. No i tutaj myślę, że zagranie wieża H3 byłoby na miejscu, żeby ta wieża się przetransportowała może na pole D3, może na pole C3, któż to wie. No ale myślę, że goniec E7 i ta pozycja jest całkiem przyjemna dla czarnych, tak mi się wydaje, wolałbym to grać czarnymi, gra jest prosta, wieża E8, tutaj zobaczcie, strzelamy tymi gońcami w te pionki, no cóż, myślę, że białe nie są zadowolone z tej pozycji, ja w każdym razie bym nie był, no ale moi drodzy, po ruchu D5 oczywiście nie jest tak łatwo, tutaj Karuana nie wybił tego pionka na D5, tylko zagrał długą roszadę. No właśnie. I teraz trzeba wiedzieć, jak mniej więcej zareagować. No, mianowicie tutaj Janek od razu zagrywa ostatnią figurą, swoją lekką. Wychodzi na B4, bardzo dobre posunięcie. No i teraz chodzi o to, że tutaj wiążemy tego skoczka, który mocno naciska na pole D5. Teraz, jeżeli pionek by wybił na D5, no to myślę, że wybicie skoczkiem na D5 jest jak najbardziej dobre z atakiem na gońca, z atakiem na skoczka. Tutaj na skoczka, przepraszam, goniec również naciska, więc czarne się fajnie rozwiązują w tym momencie. No w partii nastąpiło hetman E3. Zaraz do tego ruchu wrócimy. Jeszcze tylko chciałbym tak zauważyć, co by na przykład by było po zagraniu goniec G5. Goniec G5 również wiąże tutaj skoczka i hetmana, nie pozwalając skoczkowi za bardzo wzmacniać pola D5. No jak trzeba by było, moi drodzy, zareagować? Mianowicie czarnymi trzeba było grać dosyć prosto. Pionkiem można by było wybić na E4 bez problemu. Jeżeli hetman by wybił na D8, bo to się generalnie narzuca, no to oczywiście wieżą wybijamy na D8. Wieża bije na D8 i teraz bardzo ważne posunięcie, czy królem, czy skoczkiem. To jest bardzo ważny ruch. Skoczkiem oczywiście wybijamy, ponieważ tutaj nie ma teraz bicia pionka na E4, więc białe byłyby zmuszone do wybicia skoczka. Pionek by wybił, no i skoczek bije na E4. Moi drodzy, tutaj pozycja jest taka, że czarne mają po prostu parę gońców. Są zdwojone pionki, jasne, ale one nie mają chyba aż tak ogromnego teraz znaczenia. Tutaj jakaś wieża G8 za chwilę będzie groziła. Może ruch F5 jest całkiem niezły. No i pozycja, myślę, że końcówka jest całkiem chyba przyjemna tutaj dla czarnych. Moi drodzy, jeżeli byłoby goniec G5 i pionek by wybił tutaj na E4 jeszcze raz i zobaczmy, co na przykład byłoby po hetman F2. No hetman F2 wydaje się ruchem silniejszym, ponieważ odsłania wieżę do ataku na hetmana i jeszcze wzmacnia nacisk tutaj na F6. Jak należy dalej reagować? No myślę, że hetman E7 jest dobrym posunięciem. Zauważmy, że jak skoczek by wybił teraz na E4, to się wydaje świetnym ruchem, no pięknie to wygląda, ale nie, 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 moi drodzy. Bijemy po prostu skoczkiem i zauważmy, że jak goniec wybija tutaj na E7, to wybijamy tutaj hetmana z widełkami. Przewaga materialna jest po stronie czarnych w tym momencie. Byłaby po stronie czarnych. No i moi drodzy, po tym ruchu goniec musiał właśnie by wybić na F6, pionek by wybił na F6 i skoczek na E4 mógłby zagrać i posunięcie, myślę, że F5. No i teraz ta pozycja z hetmanami, myślę, że no białe może są zadowolone, ale czarnymi chyba też nie ma krzywdy za dłużej. Komputer ocenia to jako troszeczkę przewagi dla białych, jako przewaga troszeczkę dla białych, ale ja w to jakoś nie wierzę, nie widzę zagrożeń. Po prostu nie widzę, moi drodzy, żadnych zagrożeń. Wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Przejdźmy do pozycji, która była w partii.
Tutaj po ruchu hetman e3 Janek zagrał od razu posunięcie d4. No i w tym momencie robi się groźnie, moi drodzy. Robi się groźnie dla białych. Dlatego, że no tutaj są widły. Trzeba jakoś no, zareagować. Moi drodzy, tutaj na przykład jakby hetman odszedł. No to jest automatyczne na przykład bicie na c3. Jakaś groźba hetman e7 tam na a3. No w każdym razie ten wariant jest niezwykle bogaty w różne... Znaczy ten debiut i ten wariant jest niezwykle bogaty w różne, w różnorakie posunięcia. Trzeba by się mocniej zagłębić, moi drodzy, w tym momencie. Przejdźmy może do partii, bo nas bardziej to chyba interesuje. Tutaj w partii skoczek wybił na d4, no i teraz jakbyśmy zagrali, jakby zagrał tutaj Janek, znaczy jak zagrał Janek, my to wiemy. Moi drodzy, tutaj przede wszystkim znowu opieramy się na związaniu. Te związania są niezwykle potrzebne i niezwykle groźne. No widzimy, skoczek nie może się za bardzo ruszyć, ale... W partii nastąpiło skoczek scena e2 z obroną skoczka związanego, co nie jest najlepszym wyborem i zaraz do tego wrócimy, bo bycie pod związaniem no nigdy nie jest przyjemne, nigdy nie jest przyjemne. Moi drodzy, wierzcie lub nie, białymi tutaj trzeba było zagrać, no to się łatwo mówi, jak się oczywiście podpieramy tutaj programem komputerowym, no ale muszę wam to pokazać, bo niezwykle ciekawa opcja dla białych w tym momencie mogłaby nastąpić, znaczy niezwykle ciekawa, no... najlepsza w danym momencie. Uwaga, skoczek bije na e6 i łapiemy się za głowę, o co chodzi. Przecież tutaj goniec bije hetmana z szachem i tak mogłoby nastąpić. Sprawdźmy. Goniec by wybił na e3. No tutaj odbić trzeba gońcem niezwłocznie i widzimy podwójny atak. No i teraz tak, oczywiście tutaj bicie hetmanem na d1 wchodzi jak najbardziej w grę, no i jak odbija król, no to rzecz jasna pionkiem odbijamy i mamy jakość więcej, wprawdzie po stronie białych jest para gońców, to jest ten atut, który troszeczkę białe może trzyma tutaj przy życiu, ale... Nie widać zagrożeń i jakość więcej na tym poziomie myślę, że wystarczy do zwycięstwa w tej partii. No ale jeżeli tutaj na przykład czarne by się nie pokusiły o bicie tej wieży, tylko zachowując hetmana, na przykład grając hetman A5, bo to się wydaje dosyć sensowne, trzeba bronić C7, no to moi drodzy, tutaj białe mogą niezły prym wieść. Mianowicie bicie na G7 i teraz jak król ruszy na przykład na E6, to jest piekielny ruch, goniec G5 ze z kolejnym związaniem, to jest bardzo ważne i grozi skoczek D5, wieście lub nie, partia byłaby wygrana już dla białych. Dlatego trzeba tutaj ruszyć królem dla czarnych, dla białych, dobrze powiedziałem, wygrana dla białych, moi drodzy, tak, żebyśmy się nie pomylili, mimo że hetman jest na szachownicy po stronie czarnych, to wygrana byłaby dla białych na pewno. Po król F8, moi drodzy, skoczek F5 mógłby nastąpić i no niezwykle dokładnie trzeba grać tutaj czarnym kolorem. Powiem wam w ten sposób, no są dwie lekkie figury za hetmana, niby przewaga matematyczna dla czarnych, ale strasznie niewygodnie tutaj się to gra. Figury są bardzo aktywne, mimo wszystko ten goniec za chwilę wchodzi, wieża może wejdzie na F1, król jest w rozsypce, to jest wielkim atutem też dla białych. Mogło tak być, tak nie poszło. Ciekawe, co Janek miał tutaj w zanadrzu zaplanowane po takich posunięciach. Moi drodzy, no ale przejdźmy do pozycji, jaka była w partii. Tutaj skoczek poruszył się na E2. No i jak dalej zagrać w tej pozycji? Jak dalej zagrać w tej pozycji, żeby próbować naciskać białe? No mianowicie ruch chyba dla wszystkich w miarę oczywisty, mam nadzieję, moi drodzy, hetman B6. Schodzimy z tego niebezpiecznego związania, cały czas wzmacniając nacisk tutaj hetmanem i gońcem na skoczka D4. Karuana często tutaj po długiej roszadzie grał król B1, tak też się teraz dzieje. No i teraz skoczek zagrywa na G4. Moi drodzy, no świetny ruch, no ale też nietrudny przede wszystkim. Atakujemy hetmana, chcemy tego hetmana przede wszystkim wygonić z obrony punktu D4. No i hetman zagrywa na C3. I do tego ruchu również za chwilę dojdziemy. Zastanówmy się, co by było na przykład po takim zagraniu hetman na G1. Bardzo niewygodne posunięcie dla białych, dlatego że zostaje hetman pod związaniem, ale wydaje mi się, że jedno z lepszych zagrań, chociaż pozycja nadal jest bardzo trudna. No tutaj przede wszystkim trzeba by było zagrać wieża D8. Wieża D8 z atakiem jeszcze mocniejszym na skoczka. Zobaczcie, jedna figura, druga, trzecia, czwarta, cztery figury atakują punkt D4. No niezwykle ciężka sytuacja. Tutaj C3, no trzeba zacementować tego skoczka przede wszystkim. No i jak tutaj się dalej rzucać czarnymi? A kto powiedział, moi drodzy, że jak atakujemy, to zawsze trzeba się rzucać? Czasem, gdy jest burza, trzeba zagrać spokojne posunięcie i zachować
Zachować spokój, zachować przede wszystkim spokój w tym galimatiasie całym. Przede wszystkim roszada. Kończymy rozwój, moi drodzy, i niech się białe martwią, co zrobią z tym związaniem. Mogłoby nastąpić na przykład G3, no bo trzeba by było wyprowadzać gońca, na przykład stawiać go na H3. No i tutaj spokojny ruch, skoczek z G na E5. Zobaczcie ten skoczek, bardzo ładne tutaj ma pole na F3, bardzo ładne pole przede wszystkim na C4 z groźbą mata na B2. No niezwykle niebezpiecznie mogłoby być. No i nie zazdroszczę tej pozycji tutaj białym, moi drodzy. Przewaga po stronie czarnych mimo wszystko, mimo że pionek więcej po stronie białych, to przewaga czarnych jest ogromna. Góry są bardzo, bardzo aktywne. Zauważcie też jeszcze, że skoczek nie może za bardzo nic zbić tutaj, bo wieża nie ma obrony i z szachem wybijamy. Moi drodzy, no w partii po skoczek G4 nastąpiło hetman C3. No i rzecz jasna, wieża poruszyła się na D8. No ten nacisk już jest tak ogromny, że za bardzo nie ma jak tego bronić, no bo goniec nie może ruszyć na E3, bo skoczek go tutaj ciacha i jest po zabawie. Skoczek wybił na E6 w tym momencie. No Caruana stara się tutaj zamieszać, no ale widzimy proste zagranie, wieża D1, no i goniec musi się zasłonić na C1. W tym momencie skoczka Janek odbił na F6 i hetman wybił na G7. Widzimy atak na dwie figury jednocześnie, no którąś figurę trzeba zachować. Myślę, że wieża jest cenniejsza mimo wszystko. Ruch wieża F8, dosyć proste posunięcie. Jeszcze zobaczcie, jest atak na F1 przy okazji. Tutaj jest kolejne związanie. Tych związań jest tak mnóstwo w tej partii, że aż miło się patrzy na stronę atakującą. Hetman w tym momencie wybił skoczka. No, jak widzimy na załączonym obrazku, czarne mają mimo wszystko jakość więcej. Moi drodzy, ten ruch również wygrywa. Tutaj można byłoby zbić tego gońca jak najbardziej. To jest praktyczna decyzja. To uwierzą lub to wierzą. Myślę, że bez większej różnicy. No, ale Janek postanowił atakować przeciwnika i atakował. Zagrał mianowicie gońcem na A3. No, to jest też proste zagranie. Grozi mat na B2 hetmanem. Zauważcie, wykorzystując to związanie, mamy opcję zbicia na B2. Tutaj Caruana wybił pionka na E6 z szachem, no i król ruszył się na D8. Mimo że król jest goły i wesoły, to jest bezpieczny tak naprawdę. Wieża tutaj chroni od jakichkolwiek szachów, wieża chroni tutaj od szacha. No nie ma za bardzo jak zaatakować króla. Król bezpieczny wśród swoich figur, pośród swoich figur, moi drodzy. No i teraz Caruana mógłby zagrać mianowicie na przykład taki ruch hetman B3, który też tutaj nie ratuje. I teraz bardzo ważna rzecz, moi drodzy. Czy wymieniać hetmany, czy nie wymieniać. Mamy przewagę materialną, mamy, a więc trzeba byłoby na pewno wymienić. Tutaj pionek wymienia na B3, dlatego pionek, żeby hetman, przepraszam, żeby król miał opcję na C2, bo częściej bijemy pionkiem do centrum, ale w tym wypadku trzeba było zbić tym pionkiem. No i teraz bardzo ważne zagranie tym gońcem, moi drodzy. Grozi wzięcie oczywiście gońca, trzeba się jakoś poprawnie zachować. Gdzie zagrać gońcem? Bardzo ważne posunięcie. Oczywiście każde odejście gońcem jest w miarę poprawne, ale dokładniejsze zagranie to jest goniec D6. Dlaczego to zagranie jest takie dobre? Mianowicie, zauważmy, że tutaj jest atak na gońca, który nie ucieka, a jedyna obrona to skoczek G3. Skoczek G3 mógłby obronić tego gońca. Widzimy, że goniec temu nie pozwala, więc to zagranie naprawdę fenomenalne by było. No jeżeli tutaj król by ruszył, no to wystarczy zbić gońca. Wieża więcej po stronie czarnych, partia jest po prostu wygrana. No ale w partii tutaj nastąpiło, moi drodzy, inaczej. Hetman nie poruszył się na B3, tylko pionek zagrał na B3. Moi drodzy, i teraz zatrzymajcie sobie film i znajdźcie rozwiązanie tutaj w tej sytuacji. Czarne zaczynają i wygrywają. Posunięcie jak grom z jasnego nieba, jak grom z jasnego nieba, moi drodzy. Zostawiam wam 3 sekundy na pomyślenie. I już pokazuję rozwiązanie, mianowicie hetman na D4. Niebywale silne posunięcie i o co tutaj chodzi? Przede wszystkim, zobaczcie, hetman grozi matem na B2. Znowu związanie. Jeżeli skoczek by wybił na D4 hetmana, tak po prostu, to widzimy, że skoczek już nie broni gońca i ja to przestawię. Wieża by wybiła na C1 z matem.
Tu jeszcze Caruana mógłby się obronić takim posunięciem hetman na d5 z szachem, żeby te hetmany wymienić, ale to też za wiele nie daje, ponieważ hetman by wymienił na d5, pionek by wymienił na d5, skoczek na d4, bardzo ważne posunięcie. Zobaczcie, chcemy odciągnąć obrońcę gońca na c1. Ta sama historia by się zadziała, jak skoczek by wybił, to mamy mata. Oczywiście tak nie pójdzie. Tutaj mogłoby nastąpić c3, ale to i tak nie ratuje, ponieważ wybijamy na e2, moi drodzy, goniec na e2. I wystarczy wieżą zbić na H1. Zobaczcie, przewaga ogromna i jeszcze w następnym ruchu wybijamy na C1. Także tutaj po tym posunięciu, moi drodzy, już pokazuję, po tym ruchu hetman D4, Caruana przegrał partię, złożył broń, 22 ruchy z wicemistrzem świata czarnymi. No to jest coś wspaniałego. Gratulujemy Jankowi, gratulujemy również zwycięstwa w tym meczu, ponieważ mecz zakończył się wysokim wynikiem, bodajże 17-9 dla Jana Krzysztofa Dudy. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!